to żyje przynajmniej. Jak stoimy z tak zwanymi jakościami? Idealnie, wszystkie są jak należy. Aż jestem zdumiony, zdziwiony i zaskoczony. Bo więcej nie będę narzekał. Pamiętajcie, moi drodzy, zawsze lepiej jest mieć wybór, aniżeli go nie mieć. Generalnie każdy gracz epoe wam to powie. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, które się tam działy. Zaraz ogłoszenie powinno pójść chyba. Nie, nie chcę zmieniać. Co i teraz jak o tym myślę, to nawet fajnie, że bot ma to opóźnienie swoje tam chwile. Bo dzięki temu, jeżeli bawimy się w jakości, to bot nie zawiadamia natychmiast za każdym razem, że Steam nie żyje, Steam żyje, Steam nie żyje, Steam żyje, cześć Sebastianie. Generalnie z tego co pamiętam, to ostatnio zwiedzaliśmy... Znaczy zwiedzaliśmy w dużej mierze, sprowadzało się do tego, że pojedliśmy sobie i się uczyliśmy, więc teraz mieliśmy walki robić. Znaczy walki. Bardzo podoba mi się użycie przeze mnie liczby mnogiej, pomimo że nie jest to liczba mnoga, biorąc pod uwagę, że mamy całą jedną. To też... Tak też zrobimy! Podbić poziomy przed misją fabularną nie zaszkodzi. Zdecydowanie. Z tego co ostatnio widziałem, to ta walka pomimo w 9 wymaganego poziomu nie jest też taka zła, więc damy radę raczej. Chyba, że rozłożenie terenu będzie jakieś dużo gorsze, to wtedy będziemy się martwić. Cześć, co, cześć sobie. Czy walczymy tak jak ostatnio, to by się zgadzało. Anny nie chce wrzucać. Cześć, Bryki. Czy mogę się przyjrzeć mapie, zanim cokolwiek? Drogich jednostek jest 4, 8, 10, 14, 20 w sumie, czyli nie ma tragedii. To mnie odrobinę niepokoi. Mam nadzieję, że moi przeciwnicy nie będą tam dążyć. Bo jeżeli tak, to moja strategia nieco... legnie w gruzach. A zobaczymy, jak to będzie. Coś ważnego, co tutaj się musi zmienić? Wydaje mi się, że nie. Mógłbym co najwyżej parę jednostek poprzestawiać. A, czo. O ile w ogóle ja mogę je poprzestawiać? Mus mogę, od razu lepiej. Ciebie tu. No i mogę nawet ciebie tu. Dobranoc, Christian. Proszę, nie śpij aż do trzeciej, bo wszyscy wiemy, jak to się źle kończy. I cześć, Dim, cześć, Son. Dobra, rozpocznijmy. Z tego co pamiętam, my zaczynamy. I mamy inną muzykę przy okazji niż ostatnio. Samym planem byłoby chyba dać im podejść mimo wszystko. On strzeli za 9 razy 2, tylko że ma małe szanse na trafienie. To z kisem mogę tego kompletnie uniknąć, stojąc poza jego zasięgiem. Co tam jeszcze? Sylwka puścić bardziej w tę stronę. Tu jest twierdza, która daje nam swoje bonusy obronne. Zastanawiam się, czy nie będę potrzebował jeszcze jednej osoby tam u góry. Chyba będę. O.
I teczkę maszami podejdą. Cześć, Petku. Nie jestem obecnie w położeniu, które pozwala mi, powiedzmy, bezpośrednio ich atakować. Jeszcze. Więc z tym się trzymam. Okej, ci od góry mnie nie atakują, to ciekawe. Więc muszę się tylko tymi zająć. Oni biją dość mocno i praktycznie wszyscy razy dwa. Radku, do niego nie będę miał zasięgu. Jedną z możliwości byłoby wycofanie się na z góry upatrzone pozycje. No bo na chwilę obecną i Edelgard i Kaspar umierają tak naprawdę. Potencjalnie jestem w stanie pewnie z jedną jednostkę zabić. Może dwie. Zależnie od punktów ruchu. To trochę ryzykowne. Jak to było, kto nie ryzykuje? Bo Belni nie sięgnie. Ty sięgniesz tak. Ty nie sięgniesz. Długo opcją jest oczywiście wycofanie się jeszcze dalej, ale to się może źle skończyć. Bo tak, on trafi za 20. Dowolne dwa ataki zabiją dowolną postać tak naprawdę, to jest najgorsze. Mógłbym... Jeżeli mnie pamięć nie myli... Zrobić gambit. Jeżeli trafię, to będę w dobrym położeniu w miarę. Bo teraz tak, on się nie może ruszyć, więc zostaje ten łucznik, który nie może atakować w melee ani się ruszyć, więc też ma zbandowaną turę. Zostaje ten mag i zostaje ten mag, więc jeżeli pozbędziemy się maga, to będziemy w dobrym położeniu. To pytanie, czy ja jestem w stanie się pozbyć maga. Nie wygląda to dobrze. A gambit zadaje mało i ma mało szans na trafienie. Ja też ostatnio mam ochotę zagrać w Octopatha z tą dodaną różnicą, że ja w niego jak tak nie grałem. Czy on ma długi łuk? Może mieć umiejętność. Nie, nie ma. Czy on ma jako abilitkę plus 1 do zasięgu? Oh boy. Nie wygląda to dobrze. Znaczy wciąż mogę po prostu strzelić toronem włócznika. I nawet krytnąć. Za 60. Żeby zawsze te kryty tak wchodziły. On się nie może ruszać, 14 i teraz muszę coś zrobić, żeby Kaspar nie umarł. On ma fire, nie Nosferatu. Bo tym nawet ja bym chciał, to go nie dobiję. Konstanz powinna mnie tak, powinna mnie obrywać. Byłem naiwny, mówiąc takie rzeczy. Sagitarem ma zasięg 1-2, więc to wiele nie zmienia. Bernie nie będzie miała zasięgu. bo on strzeli za 14. I nie pamiętam za ile leczy Linhardt. Możemy spróbować zawsze. nie ma nic szybszego, nie ma nic szybszego. Bo gambit zadaje 11, jeżeli trafi, a pewnie nie trafi. Dylematy, dylematy. Bo ty potencjalnie zadajesz 14, czyli mu zostanie 15. I ty wtedy zadasz 17.
Pewnie dobrze. Nie, to bardziej mi się opłaca konstans najpierw zaatakować. Bo ona mnie obraży, jak tak oberwie. Więc teraz jak ją wyleczymy, Czesienka jest. Generalnie plan jest taki, że Steelax go nie dobije, więc muszę kombatersami. I to konkretnie z Steelaxem. Więc się jego pozbędziemy. Teraz to dostanie 5 HP, dostaliśmy też Ambrosję. On Shave Kaspara, apparently. Na tyle, na ile się orientuję, to gra nie kłami, jeżeli chodzi o wybieranie celów, o ile inne ruchy wykonane nie będą miały na to wpływu. Więc wydaje mi się, że będę bezpieczny. Powinienem być bezpieczny, Czajczuk. No i dobra, możemy kombinować dalej wtedy. Tutaj dwójka mnie może zaatakować, tutaj wszyscy. Ja nie za dużo. A tu? Ta dwójka. Tutaj wszyscy, czyli to nie jest bezpieczne. No dobra. To spasujmy resztę tej tury. Oni zaczną podchodzić, więc będę w lepszym położeniu. Bo to ja będę dyktował warunki, że tak to imę. Generalnie oni wszyscy powoli też na podstawie, co jest tak niepokojące. Dobra, jest skryta, więc wszystko jest ok. I dobra, możemy zacząć myśleć, co z tej strony się dzieje. Zgaduję, że nie dublujesz z niczego, nie dublujesz z niczego. Nie zdaje też jakoś specjalnie dużo obrażeń, więc musimy sobie radzić z tym, co mamy. Sylwek ma... Sylwek nie ma... Nie ma możliwości używania tej magii kryć na oczu, niestety. Niefortunne, nie będę kłamał. Dobra. Ja nie, moje położenie nie jest jakieś super w tym momencie, to na pewno. W takie szachy 3D. No w sumie trochę tak. Na pewno jest to bardziej taktyczne niż większość RPGów, które grałem. A jeżeli bym chciał zaatakować, po prostu to nie dubluje, prawda? Nie. Niczym nie dubluje. W niektórych wypadkach to oni nie dublują nawet. Jak to bezpiecznie rozegrać? Na pewno będą się z magii skorzystać w którymś momencie. Ile to on zada? Wystarczająco, żeby zabić jak trafi. Idealnie. Nie bijecie dodatki? Nie, nie bijecie dodatki. Ale be. Ostrzela 5 wedel, to tym się nie przejmuje. To jest... Właśnie, akurat to nie powinno mnie aż tak boleć. To powinno mnie dużo bardziej zaboleć. 8 na... Ła. To się źle skończy. Mam złe przeczucie odnośnie tego, co tutaj się wydarzy. Bo oboje mają praktycznie 100% szans na trafienie. Czy mogę z tego jakoś wybrnąć? Bo to jest w sumie 18 plus 20, 38 obrażeń. Edelgard ma 24 HP. To nie wygląda dobrze. Mogę zawsze cofnąć ruch jeszcze 3 razy i tak chyba uczynię.
do sprzętu Nethergard. Bo teraz on nie... Nie, teraz tylko jeden atakuje. To ile on ma zasięgu? To wiele wyjaśnia. A ty masz jeszcze dodatkowo tyle. Czyli teoretycznie jakbym tutaj odsunął Kaspara, albo ogólnie poszedł nimi w tę stronę, to byłoby dużo lepiej. Kaspara i Edelgard. Ma to więcej sensu. Tylko teraz to ładnie wymyślić. Ferdyk tak będzie musiał atakować raczej. No i spróbuję gambitem po prostu. A? Oczywiście gambit nie trafił, jak to zazwyczaj bywa. Człowiek się przyzwyczaja do niektórych rzeczy, naprawdę. Chwilę, bo to jest w sumie 18 i 5, czyli 24. Ty możesz jeszcze użyć gambitu. Tylko chyba nie do końca tak, jak bym chciał, żebyś użyła. Za kulaku dobry kit. Dobra. Teraz jak wygląda nasza sytuacja? Określiłbym to standardowym mianem chujowo, ale stabilnie. A? Bo oni biorą za 7 razy 2 w Kaspara. I on ma ile tego zasięgu? Okej, tak żeby jak go odsunę, to będzie okej. Dobra, czyli on się przesunie tu. Tu się pozbędziemy jego. Pozbędziemy się jego. Brzmi trochę jak Jagan z ludźmi z Cerulean w szachy. A i teraz jeszcze 100 dwójką, żeby coś zrobić. Czy Pesa ma gambit? Nie masz gambitu. Nie masz gambitu. Ty za to masz gambitę. Byle trafia. Nice. Doszada starego. O zasadzie starego akurat nie kojarzę w tej chwili. Doszady starego. Bo gambit starego jak najbardziej. Dobra, chcę, żebyś ta fila... To jest dla mnie priorytet, traf. Nie obchodzi mnie, co się stanie, ale traf. Dobra, jeszcze Sylwek został. Jeżeli dobrze myślę, to Kaspar przeżyje ten turę na jednym HP-ku i Edel dostanie za 5, to będzie tyle. Chyba, że jestem w niefartownym skurwysynem, jak to zazwyczaj bywa. Oni będą podchodzić powoli. 5. Kaspar na jednym. Checks out. Jak to mówię, przechuje się. Dobra. Łącznik jest dość daleko, tylko on ma dość duży ten zasięg, więc na to będę musiał mieć uwagę. A i teraz pewnie każdy jego matka będzie chciał ubić Kaspara, oczywiście, że tak. Dobra. Chciałbym strzelić kogoś, kto dostanie więcej przede wszystkim. Mając nadzieję, że trafię. Trafiłem.
Kaspar potencjalnie tę osobę zabija, tylko że na 99% nie trafię i będę kurwił na to. Więc dużo bezpieczniej jest to zajść w ten sposób. Feldek 7. Dobrze, nie kiepski. A tutaj mamy maga, złodzieja. Dobra, czyli Konstans nie będzie w stanie zaatakować tamtej Wajzy, chyba że... Czekaj. Bernie, mam biznes do ciebie. Traf. Tak, by the way, jedna złota zasada, o której warto, ale to naprawdę warto pamiętać. Jeżeli normalnie byśmy nie trafili w jakąś umiejętnością, to po cofnięciu czasu też nie trafimy. Ulala. Że się tak wyrażę, nie wygląda to dobrze. A nawet wygląda to nie dobrze. Bo tak w idealnym świecie bym się rzucił Edelgard na tego ćwoka i go trafił. No tak, tylko da się to obejść o tyle, że jeżeli, dajmy na to, byśmy mieli dostać statystyki albo nie trafić, to możemy na przykład sprawić, że ta akcja będzie wykonana w innej kolejności, tak? Czyli na przykład najpierw ruszymy się... No nie wiem, okazało się, że Dorotka nie trafiła, tak? To możemy najpierw się ruszyć Konstans i użyć nią jakiejś umiejętności, a potem dopiero użyć Dorotki i wtedy jest to oddzielny roll, tak jakby. Nie jestem pewien, co do level upów, czy to też tak działa, ale wydaje mi się, że tak. Combatant. Nalegam. A Kasper dostał poziom. Kasper, mój nadwolny magiku. W Berniego i w Konstans. Akurat nieironicznie to, że chcę atakować Berniego, jest mi na rękę, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Sylwek trochę oberwia, nie aż tak dużo. Proszę? Trafił! Dobra. I teraz jak wygląda sytuacja? Bije doletko 2-9, no dobra. To jest akurat akceptowalne, zwłaszcza jeżeli Sagita dobije. A dobije, jeżeli trafi. Sporo piątek nam wejdzie, co pozwoli nam przydzielić im nowe klasy. To na pewno duży bonus. Dobra, kto najpilniej potrzebuje mnie leczenia w tej chwili? Czy to w ogóle pytanie? Dobra. Kupą mości panowie, kupą póki co się sprawdza. Do czasu. Aż łucznicy zaczną do nas podchodzić. On nie może wyciągnąć, więc nie jest źle. Trzeba pamiętać o tym, że kontrataki też zużywają ładunki czarów, tak? Więc w tej chwili na przykład mamy o tego jednego torona mniej niż byśmy mieli. 2x8 w Kaspara. Wyłącz twój zasięg, pokaż mi twój zasięg. Okej, czyli dowolna osoba, która podejdzie bić łucznika, wejdzie też pod maga. I nie wejdzie pod piechotę. No spoko.
Tylko tak naprawdę jedyną osobą, która może dobiec do maga w tej chwili jest Feldek. Znaczy do łucznika. Oni mi proszę jedną rzecz tylko. Ja ich tam ma dokładnie zasięg. Chyba 3 na 2? Przed użytkownikiem? Tak mi się wydaje. Either way. Z racji naszego obecnego położenia, to najrozsądniejsze co mogę zrobić, to podejść tu i strzelić. Najlepiej ze słabszego... Dobra, nie ze słabszego łuku. Nie trafi! Bernadetta. Zawiodła mnie po raz ostatni. Szczerze, to nie wiem, czego innego się spodziewałem. Dobra. Wciąż jesteśmy w sytuacji, w której ten łucznik będzie nas strzelał. Razy dwa, więc albo musimy... Mogę zawsze zrobić... Pytanie. Okej. To on by atakował w takiej sytuacji. On ma 16 ataku, Petra ma 8 defa, czyli to byłoby 8, a z szybkością speed 14, speed 12. No dobra, to chyba nawet mi się pseudo opłaci. Tak, Kaspar niech podejdzie tu. Ty użyjesz gambitu. Duże ilości leczenia. No, to ja rozumiem. I teraz dwa razy Wedelgard pójdzie, to jest zaakceptowalne. Myślę, raz dwa patrzymy chyba na złego tego. Nie, czekaj, 14, 12. 2 speeda to już... A, bo ma stałowy miecz wykrywany. Right. Fuck, zapomniałem o tym danym szczególe. A, ty podejdź tutaj. Podejdź się tutaj, to poszenie się o kłopoty. Więc chyba na razie na tym spasuje. Niech oni podchodzą do mnie. Generalnie złota zasada jest taka, że jako obrońca w większości wypadków to my mamy przewagę, tak? Chyba tylko jedna, tak trafił? Jest to dobrze. Głównie przez to, że jako obrońca to powiedzmy my dyktujemy warunki, kiedy czego używamy, kiedy kto atakuje jako pierwszy i tak dalej. A nie tak jak tutaj. Że oni sobie po prostu nas atakują za darmo praktycznie. Dobra, Gambit Edelgard uciekł, to nie jest optymalne, ale mogło być gorzej. Dobra, z ważnych rzeczy. Oni mogą atakować, to jest nieprzyjemne. Czy jeżeli tu przejdę, to wciąż mogą atakować, to jest naprawdę nieprzyjemne. Gratuluję, Dim. Tak naprawdę to nie, ale... Dobra... Co mogę zrobić? Na pewno mogę... dziabnąć jego za darmo. Bo nie ma Close Huntera. Kaspar może go dobić z dużą dozą prawdopodobieństwa. W tym wypadku dosłownie oznaczałoby 100%. Dobra,
wciąż jesteśmy w nie najlepszym położeniu, ale już takim, z którego da się nieco ponaprawiać rzeczy. Chociażby w ten sposób, że Dorotka już nie ma czarów. Szymonie, mi co ty masz jako gambit? Strike, czyli zwiększony movement speed, który mi tutaj wiele nie daje. Nie, ty masz spore, tylko że na dwie kratki, a nie na trzy. Night. Zajmuje fakt, że moi magowie w tej chwili są w bardzo niebezpiecznym położeniu. Konstans zwłaszcza. To jak bardzo niebezpieczny się zaraz okaże? Kogo ja mam oznaczonego? Ciebie, prawda? Tak. Ile ty masz zasięgu? To wygląda jakby on wciąż miał mieć tutaj zasięg, to jest najgorsze. Dobra, to nie, czyli teraz jest okej. Teraz jest tak zwana pozycja bez... To nie jest pozycja bezpieczna, to zdecydowanie nie jest pozycja bezpieczna. Ale to się jeszcze da naprawić. Przynajmniej z takiego wypadku założenia. Nie no, oni się ruszać nie mogą z tego, pamiętam. Więc teoretycznie stojąc w krzakach powinien być względnie bezpieczny. To się nie słowa względnie. No tak, on się nie może ruszać, on bije Dorotkę 2x10, on też Dorotkę 2x10, dodatkowo Dorotkę zaraz ucieknie. Chyba, że ty możesz tu przejść? Nie. Tamto pole jest niedostępne dla mnie, więc odpada. Jak już mówiłem, nasi magowie wycofują się na tyły. Okej, okay, teraz tak, 9x2, 9x2, 18, 24. Za dużo fetka idzie. Czy mogę temu jakoś sensownie zaradzić? Tak, przesuwam się do tyłu po prostu. Teraz Linkharta i Feldka. Opcjonalnie oba by poszły Feldka, ale to już jest dla mnie niebezpieczne. Więc tylko chcę, żeby Bernie spróbowała przynajmniej trafić. Nawet jej się udało wyjątkowo. I tak zrobimy. A ty uleczysz... Kogo uleczysz? Kaspara. No i git. Powinniśmy być bezpieczni w tej turze. Nie gwarantuję to do tur kolejnych, ale ta powinna być w miarę okej. Okay. Pocieszenie, czy nie jest takie, że fabularne walki powinny być teraz nieco prostsze niż to, co właśnie przechodzimy? Dobra. Czy ja mam zasięg twój? Tak. Magowie mają dość spory zasięg, nie będę kłamał. I to do tego stopnia, że mogą mi trochę wytępić Edelgard. A propos zasięgu. Ci z góry mają jeszcze większe niż myślałem. A mi się skończyły już gambity. Wydaje mi się, że jeżeli dobrze to rozegnę, to powinien być w stanie tą trójkę pobić, tylko wtedy zastanawiam się, jak z nimi będzie, bo to jest potencjalnie... Dużo zależy od tego, czy pewnie akurat trafi, czy
Nie trafi. Coś tobie jedna drukarka zabija. Że aż tak ją chcesz traktować. Domyślam się, że nie jest taka biedna, jak ja mówię, że jest, ale... Proszę. Od razu lepiej. Czy jak Sylwek tu podejdzie, to jest bezpieczne. To git. Tylko, że nie trafi na 99%, więc po prostu on tutaj podejdzie i nic nie zrobi. Teraz spróbuję ściabnąć go w ten sposób. Skrzydło by trafiła tak, ale jednocześnie nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na aż na tyle. Czekaj, to jest 14, 26, masz 31, spokojnie, nie ma co się przejmować. Jeszcze. O no 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 no. Ale to na pewno Edelgard musi stąd uciec. Oni teraz jeden w Sylwka, drugi w Kaspara. No i muszę tych dwóch jakoś dobić. W miarę sensownie. Co jest o tyle kłopotliwe, że bardzo mocno narażam się na kontrataki wszelkiej maści. No teraz bije Feldka dwa razy i Feldek umrze, jeżeli to się stanie. No jest to, jeżeli Kaspar by tu trafił. Jeżeli Kaspar by tu trafił. Słyszysz mnie, Kaspar? Jeżeli trafisz. Nie czuję się ani odrobinę zaskoczony, nie martwcie się. Teraz już jesteśmy względnie bezpieczni, bo to zostawia Kasparowi znowu jeden HP, to bije Sylwka za 5 i protagonistka za sporo obrywa, a łucznik nie ma zasięgu. Czy jesteśmy bezpieczni, w dużym skrócie? Możemy na sobie kawałek podejść Konstant, żeby miała bliżej do oponentów. Więc zakładam, że nie staną się krytyki. To wszystko powinno być w jak najlepszym porządeczku. Jakby ja sobie swoją dukarkę próbuję kartkę pobrać. Wiesz co, moja dukarka ostatnio zaczęła cały czas pobierać... próbować pobierać papier, tylko słychać było, że wszystko tam narasta, co jej takie... Co tam się dzieje? Opęta ją sam szatan. To dosłownie brzmiało, jakby szatan ją opętał wtedy. Czemu oni zaczęli Kaspara bić? Czy wspominałem, że nie warto ufać czasami tygrze? Gdzie był duch Kaspara? Tutaj. Edelgard na pewno się musiała ruszyć, tego jestem pewien. Słyszę, że trzeszczy odrobinę. Postaram się to naprawiać na bieżąco. Tak, wiem, że to na chwilę wywala obraz, ale... Kasper koleś ci przypomina. Mówiłeś, że Furuhiko, to na pewno. Chyba, czyli jeszcze raz. No i wtedy obejść czołówka spada i to jest już niepokojące. Co właśnie sprawia, że...
to, że Dorotea podchodzi, sprawia, że drugi mak atakuje Kaspara. No i teraz w sumie biją Kaspara za 22 plus 14. Czyli Kaspar na pełną HP tego nie przeżyje. A teraz obaj będą bić Sylwka. Czy da się to jakoś zabić, żeby te obrażenia były złożone? Bo trochę mnie to niepokoi, nie będę kłamał. Znaczy na pewno mógłbym kwalnąć Gambita, tylko że oni i tak wtedy obaj mnie mogą atakować. A zabić go na hita nie mogę. A nikt inny nie będzie też miał zasięgu w tej turze. Ach, to też jest rzeczą. I wszyscy rzucą się na PC i PC nie przeżyje, dobra, nie jest aż tak, nie? A czy to... proszę, tak? Dobra. Teraz po ile wybijecie? 22... Nie róbcie mi tego, proszę. Chyba wiem, jak to się skończy. Cio? Ja nie patrzę! Wszyscy żyją! Jezu, nie patrzenie się pomogło! On przeżył! Jakimś cudem oberwał tylko nas! Oh. Nie, miałem oczy zamknięte. Skierowałem się w tamtą stronę, ale miałem oczy zamknięte. Dobra, to teraz tak. Ile zasięgu ma łucznik? Tyle. Spoko. Easy. I ostatni raz, co się źle skończyło? Jeżeli wasz odpowiedź jest za każdym razem, to macie rację. Konstans tam nie sięgnie. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Na pewno się uda. No co ja mogę? Nic nie mogę. Panie i panowie... Powiem wam tak, bedni. 7 w protagonistkę, oni biją Konstans, oni Sylwka. Edelgard nic nie może z tej perspektywy zrobić. Stalowa sprawi, że będę w dupie dość mocnej. Jak to mówił, gorzej być nie będzie. A, bo on nie odpowiada? Coś mi tu bardzo mocno się burzy, ale jeszcze nie wiem co. On znowu bije 11 razy 2. Nie, magowie powinni mu odpowiadać mieli chyba. Czy nie? Czy to mi się już rzeczy piedział? A, też się dawał. Tak. Zapomnę takich użytecznych jak... jak testy.
to teda... Teraz muszę wyeliminować jego. Na co mam zauważalnie duże szanse. Nie mogę wykryć lukarki. Ta lukarka już nie wróci. To już jej koniec. A 10. A, on nie może podejść tak się. Kasper, mam biznes do ciebie. Nie wysłałeś Piccolo, ona wie co ma drukować, no. Na bołocznik strzeje protagonistkę, protagonistka uniknie. Masz tutaj wszystko dwa razy, bez kryta, więc wszystko jest ok. I już powinna być git. Podkreślenie słowa powinna, bo wszyscy wiemy dlaczego to się dalej jest. No. O, jaki piękny dubel. Dobra. Czyli zaraz to już tylko ten kolega. Z kim możemy robić tak naprawdę to nam się, że nie podoba. Byle tylko go dobić i samemu w wyniku ataków nie umrzeć. Bednie nie sięgnie, PC już nic nie zrobi, Konstans nic nie zrobi. Jaka jest szansa, że KSP trafi? Duża. W takim razie poproszę tylko, żebyś ty jeszcze wyleczył. Dla bonusików do umiejętności. Wiecie co? A co ja się będę? I ma ich siódemeczka. On nie chce dostawać punktów siły. Tym razem za mną pomocą czasu cofacza. Mam telefon, uno momento, por favor. Cześć, Farzyku. Tak zwane szybkie pytaki, jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać. Czasami działa. Ale tylko czasami, niestety. Gdyby to była Matula, a nie siostra, to zapewne skończyłoby się na tym, że no, bo ty tylko ciągle w te swoje gierki grasz. Czy coś. Dobra, misja dobiegła końca. Możemy trochę egzaminów porobić. Jak tylko kupimy parę pieczątek. Na szczęście trochę zarobiliśmy, więc... Będzie nas stać. A ilość pieczęci, które możemy kupić jest... Generalnie dość duża. No to dajecie egzaminy. Edelgard raczej na fightera się daje, jeżeli już. Czy można teraz odnawiać gambity? Tak, można. Granie
kosztuje to dominę golda, ale nie na tyle dużo, żeby było to jakieś bardzo straszne i sprawiało, że jak człowiek zobaczy cenę, to coś go trafi i nie będzie się o tym myśleć w ogóle. A każda klasa magiczna chce być monkiem na początku. Kasper dostanie fightera. Szkoda, że nie fighter z ich, hehe. Tak, ktoś jeszcze? Petra. Petra zdecydowanie dostanie Mirmidona. Sylwek ma już jedną klasę i nie będę mu dawał kolejnej. I Konstans może dostać też maga. Znaczy monka. Jak to tak zwał? Sprawdza się do tego, że będzie magiem. Tak naprawdę. Mam wrażenie, że nie jesteś pierwszą osobą, od której słyszę coś na temat PC. Czy ja mogę... Halo? Nie, nie rozładowują się, spokojnie. Aż tak źle nie jest. Teoretycznie mogę spróbować podejść do egzaminu. Tylko... Nie pamiętam, czy Mermidon ma jakąś fajną umiejętność za wymaksowanie w tej chwili. Bo to nie jest tak, że bardzo dużo stracimy, jeżeli nie wyjdzie nam egzamin. Więc... zostanę. Upewnię się jeszcze tylko, czy wszyscy mają sprawne bronie, bo z tym różnie bywa. Zwłaszcza jak się używa kombatantów dużo. O, ty masz ok, ty masz ok, ty nie masz ok. Dostaniesz jedną stalową i jedną żelazną jeszcze. Jedną treningową, jak już to jestem. Gratuluję, jestem z ciebie dumny. Dobra. Kowala jeszcze nie mam blokowanego. Pójdę odświeżyć wszystkim bataliony. Zwłaszcza, że niekiedy dosłownie pouciekały. A czy wszyscy mają w ogóle bataliony z ludzi, którzy u mnie walczą? Pytanie ma. Znaczy miałem takie wrażenie, że... Coś mi tu nie pykało. Petra, Sylwek nie ma. I bodaj Konstans nie ma. Na pewno dla Konstans bym wolał jakiś magiczny, jeżeli już. Na przykład to ten. Albo... Nie, to zdecydowanie nie. Dalej. Doskonale. Jesteśmy gotowi. Dlatego też zaraz będziemy senki supportowe oglądać się marczyć, nie? Supporty rozwijają się też w trakcie walki, nie tylko podczas jakichś tam zwykłych scenek w monastyrze, więc... Ale to powiedziałbym, że większość supportów bija się właśnie podczas misji tak naprawdę, aniżeli podczas monastyru. Chyba, że między konkretnie naszą protagonistką a uczniami. Nie, nic nie mówiła. Kompletnie. Ale trzeba ćwiczyć, trzeba trenować. To mi jest jej strony. Ale... 俺は武でしか身を立てられねえからな。
そう。あなたは確かベルグリース家の次男だったわね。ああ、領地は兄貴が継ぐ。親戚も多くて、独立しようにも何がもらえるかもな。Pierwszy syn dostawał wszystko. Drugi syn dostawał figę z makiem. A trzeci syn dostawał chuja do dupy. Na szczęście Kaspa jest tylko drugim synem, więc ja mu przysługuję figa i dużo treningu. エーデルガルトの良くねえとこだよな。カスパル、その言い方。tak. Bijcie się. 喧嘩を売っているのか。Na gołe klaty. いや、そういうつもりは全然。お、でも喧嘩なら受けて立つぜ。カスパル、私は喧嘩したいわけではないの。キシロ、いいわ。訓練を頑張りなさい。私は行くわね。シラミカ。なんだ？相変わらずよくわかんねえの。え、zrozumiecie, Edelgard. To dopiero osiągniecie. エーデルちゃん、またしかめ面してるわよ。エディ？せっかくの可愛いお顔にシワが寄っちゃうわ。ほら、笑顔、笑顔。ああ、ドロテアね。ありがとう。少し考え事をしていたの。やらなければいけないことが多すぎて頭が痛くなってくる。本当にデートの貴族連中にはやっぱり戦うことが多いから。さあ、もう一度。私が皇帝になった暁には平民だろうと何だろうと使えるものは取り立ててやるわ。私は今エトカシオンの世話を。何だろうと。ねえ、そんなことできるのかしら。私だって貴族なんてなくなってしまえばいいと思うけれど、できるできないではないわ。やってうまくいかせるのよ。貴族が生まれてからたった1200年、その前には貴族なんていなかったのだから。いさんじゅうしれせさんいさまがずぼじ1200年前がたったね。てるか、エーデルちゃんの言うことはいつも途方もないわ。話してストライク、それを実現しちゃうのよね。本当に歌劇の登場人物みたい。歌劇の登場人物ね。もし後世に私が主役の歌劇が作られたら、どんな風に分かるのかしら。帝国の歴史を塗り替えた革命児、または行き過ぎた改革を断行した愚帝。随分と物騒だけれど、歌劇の主題としては素敵ね。血湧き肉踊る活劇になるかしら。それとも重い政治の密室劇かしら。お疲れ様です。たく。エーデルガルト。その足元は血にまみれようとも。神戸には輝かしき冠。その手には凱旋の旗。ドロテア、そこまで。少し。To pomyśl sobie, co będzie, jak już ta opera powstanie. O ile taka oczywiście powstanie. Może to już B? Jak oni szybko sapoty wbijają. Bernadetta, skosi i daruka. Izen no koto de. ベルナデッタ、落ち着けたまえ。扉は開けなくていい。ザシモコダベチェイトニア、ポポスト。開けなくていいんですね。なら聞きます。ありがとう。この前は勝手に話を進めてしまい、本当にすまなかった。私は君が引きこもりを恥じていて、そこから抜け出したいのだと思っていた。だが、君の反応から察するに。Mi się Nemezis kojarzy z wieloma innymi rzeczami, niekoniecznie z Rezydentem. Nawet jeżeli ostatnio wszystkim się Rezydent kojarzy ze wszystkim. Soka. Jahari. Kimieno Rikai ga tarinakatta yoda. Soreni. Mryzi sry cmoriwa nakatta no danga. No i przynajmniej, że dobrze, że sam sobie zdał z tego sprawę.
貴族にあるまじき振る舞いだった。そうですね。私は恥ずかしい。誇り高き貴族にふさわしい言動が何一つできていなかった。他者をおもんばからず、深く傷つけ、自業自得の怪我を負ったことで、さらに相手を怯えさせた。私が積み上げてきた全てが崩れていく。Dalej postać się nie zgadzają. Jeżeli masz na myśli ciuchy, to wiem. A, w tym sensie. Bernadetta. なんだかよくわからないけど、そういうことは言っちゃいけないと思います。全部フェルディナントさんのせいじゃ、私だって悪かったんですから。怪我させちゃったし、ごめんなさい。いいのだ。軽傷だったし、すぐに治ったさ。積み上げてきたものは簡単に崩れません。そうだろうか。私、引きこもりが嫌ってわけじゃないですけど、それでも外に出なくちゃいけないことがあるのは分かってます。だから少しずつ外に出ることを積み上げていきたい。Będę wchodzić z pokoju dwa razy dziennie, już nie tylko raz. そうだね。君は私が初めて出会った頃よりはるかに活動的になっている。でも失敗しちゃった日はやっぱり外に出られません。Podejrzewam, że każdy ma takie dni, że czasem po prostu najchętniej by w ogóle nie wychodził. それまでの努力は消えたりしないと思って。だからそのフェルディナントさんがいつも努力してるのは知ってますから。その何と言うんでしょう。はい、そんな感じです。おしまい。そこで話が終わるのかい。Może bardziej kwestia tego, że po prostu trochę przemyślał swoje szlachetne zachowanie. Dajcie mnie to. おお、ドロテア、やはり君がいると食堂が華やぐね。あら、フェル君、相変わらずお世辞がお上手ですこと。いや、世辞ではないが。あ、ねえねえねえ、またそういう態度か。あ、ねえ、それじゃあ、ドロテア、これコンプリメント。君は私に対してだけそのような態度を取ってみせるな。私のことを嫌悪しているのかね。あるいは避けたい理由でもあると。さすがは貴族様、関節眼に長けているんですね。ゼロサルカスもアニチンテゴエンゼカ。あなたを嫌ってるわ、私。やはりそうか。よければ嫌う理由を聞かせてくれないかね。私には全く心当たりはないが。特に理由なんてありません。気にするだけ無駄ですよ。そうもいかない。君がわけもなく人を嫌うとは思えないからな。パウティキシャパンのやつ。じゃあ、あなたがわけを当てられたら、正直に認めてあげようかしら。平民の私とは頭の出来が違うものね。貴族様には簡単でしょ。な。Jak tania prowokacja może być, żeby Ferdek na nią poleciał? Jak widać, wystarczy taka zagroż. 貴族様と揶揄するからな。やはり貴族が。いや、そう単純ではないか。To może być takie proste? さあ、どうでしょうね。待ちたまえ。何か手がかりになるようなものはないかね。Przecież to było takie proste, Ferdek. なら一つだけ。あなたがミツバチのようだから。かしらね。Pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Ferdek. Tak, Ferdynandzie. Oczywiście. Dokładnie z tego powodu ci nienawidzi, bo jesteś bardzo pracowity. Tak było. Nie zmyślam. Spoiler, tak nie było. Jak on funkcjonuje? Jak
Prawdziwy szlachcic. Bernadetta, czy nie? Co robisz? Pomóż! 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 To nie jest dobra osoba do pytania. I challenge you to a duel. O nie, kolejny zaczyna! Bernadetta, idź pobiegać! No, wystarczy, że pójdziesz pobiegać! I chcę po prostu pogadać się z ludźmi i będzie fajnie! Panie i panowie! To już jest wyższy poziom braku szacunku. Przynajmniej ostatni widok, który Bernadetta zobaczy, będzie ładny. No wiem, ale widok przynajmniej ładny. Zajmijmy faktu. Kaspar, ogarnij się. Taka dobra rada. No dobra, skoro to już mamy za sobą. Lećmy na misję. Sugerowany poziom 5, moja protagonistka ma 10. Dla tych, którzy nie pamiętają, naszą misją jest powstrzymać się bunt Lordrona to w zamku Gaspard. Przy okazji będzie to nasza pierwsza styczność z bardzo ładnymi warunkami pogodowymi znanymi jako mgła. Jak zapewne kojarzycie z prawdziwego życia, mgła dość zauważalnie ogranicza widoczność i dokładnie tak samo działa to i tutaj. Ale to już za chwilę. Donna kiotekina arawareyo to mu anshin desu na. O czym dokładnie mówisz? Co to za Thunderband? Shiranai no ka? Kore ga Raite. Eiyuu no isan no hitotsu da. Haruka mukashi, megami yori chikara o sazukari shi 10 nin no eiyuu. Sono shison ni tsutawaru seinaru bugu sa. Tsutemo, konkai wa Raite o furu kikai wa nai. Innej sowy jest sobie 10 boskich relikwii, które zostały przekazane ludziom przez boginię. Jedno z nich chyba właśnie Katelin. Tragedia z Daskar to motyw, który się dość często przewija, więc nie obawiam się, jeżeli pojedzę na to nieco więcej. Z czego najbardziej chyba ze z racji tego, o którym królestwie mówimy, przewija się w momencie, kiedy sprzymierzymy się z Dimitrim. No, tak, żeby mamy umotywowane działania w Lodronato, że Kościół skazał jego syna na śmierć na stosie. Ciekawe dlaczego? Nie mam pojęcia. Dokładnie
Nie będziemy musieli walczyć. Uwierzcie w to. Nie powiem, to jeden z lepszych żartów. Nie będziemy musieli walczyć. No dobra. Nie pamiętam, ile jednostek mamy do wystawienia w tej walce. Podejrzewam, że mniej niż w tych auxiliarii. Mam nadzieję, że mi o to jak najwięcej, bo lubię levelować moje postaci, miałem możliwości. Mamy jednostek tyche, tak ostatnio. I jak najbardziej zostaną te, które są. Jeżeli chcemy się rozejrzeć po mapie, to duża widoczność, co nie? Ale tutaj jeszcze mam widoczność, tu już nie. Więc widzimy praktycznie, żeby nie skłamać, na dwie klatki do przodu. Nie jest to zbyt wygodne, uwierzcie mi. Ale jakoś trzeba sobie radzić. Gdyby nam bardzo zależało, to moglibyśmy w tej chwili skoczyć na marketplace i kupić sobie pochodnie. Które rozświetlają trochę widoczność w głębokim mgle. Mogę udawać, że jestem kompetentną osobą, która będzie to robić. Ale tylko udawać, że to robię. Czy ja w końcu wyposażyłem, by the way? Tak. Dobra. Nie ruszajmy, nie ma co czekać. No, na przykład tuż za rogiem. Jesteś pewna? W idealnym świecie próbowalibyśmy to rozwiązywać tak, żeby Katerin jak najmniej przeciwników zabijała? Bo wtedy to on zostaje jak spanie me, tak? Albo po prostu zasuwajcie na pałę, co może pójść nie tak. Jeżeli wpadniemy na przeciwnika, to nasza tura się kończy i nie możemy wtedy atakować, to jest dość ważne. Dostajemy dodatkowe nagrody, jeżeli nasi sojusznicy nie poniosą jakichś większych strat. Ale to będzie motyw, który się będzie przewijał w tych misjach jak takich, że dość często, gęsto po prostu będą jakieś tam, powiedzmy, dodatkowe cele tak zwane, tak? Które jak spełnimy, to będziemy mieli z nich jakieś bonusy. Mam wrażenie, że jak to zajęcie się źle skończy. Głupie pytanie. Ataku 14. Speed 9, def 8. Nie, ty masz defa? 6. Aha, czyli generalnie, jeżeli też będzie biło Edelga, to będzie biło jeszcze mniej Bernadette. A to easy. A że Bernadette przy okazji też potrzebuje dostać obrażenia. No to lepiej. Za 5 i za 9. Och nie, co ja pocznę. Chciałem użyć pochodni. Ale trochę mi nie pykło. To nam go nie zabije. Przy okazji mogę zademonstrować, jak dokładnie działa Thunderbrand. Broń, która ma 13 majta. I uderzę dwa razy, jeżeli użytkownik inicjuje walkę. A za z tego, że Katerin ma statystyki, jakie ma, spójrzcie sobie na jej statystyki, to zawsze sprawdza się to do tego, że ona oprócz tego jeszcze ma ten swój dublujący atak za różnicę szybkości, więc w dużej mierze możemy założyć, że Thunderbrand bije 4 razy tak naprawdę. I wychodząc z takiego założenia jakoś, powiedzmy, nie będziemy daleko od prawdy, o tak powiem. Najpierw się ruszają nasi przeciwnicy. Czy ja mam w końcu close counter? Tak, mam. No i nie wiem, czy się cieszy z tego, że nie obydwała, czy nie, bo byłoby chyba nawet lepiej.
O nie. Och nie. W każdym razie. Okej, on jest nieco szybszy. Na szczęście tylko nieco. Jak już mówiłem, Katarina atakuje 4 razy. Każdy atak po 30 obrażeń. I 20% szans na kryta za 90. Delikatnie rzecz ujmując, Katarin nie należy do tych słabszych postaci. Przynajmniej na tym etapie gry. Dobra. Jako, że tak będzie lepiej, to Edelgard będzie robiła za zwiadowcę tak naprawdę. Chyba najbezpieczniejsze, co mogę zrobić. Poleć tu. Przynajmniej ja powinna trafić. A? Nie jestem jeszcze na etapie, kiedy potrzebuję leczenia chyba. Więc niech Linhart tu podejdzie. Zawsze czary dublują, więc bardziej opada mi się używać. Najpierw wejdzie łucznik. A tak to nawet kwietnie. Dostanie poziom. Dobra, jesteśmy akurat idealnie poza zasięgiem w tym momencie. Protagonistka, jeżeli będzie z przodu, to jej się raczej nic nie stanie, więc równie dobrze mogę z niej robić drugą zgadę, czy nie. Jak widać, nieźle. Oponenci są dość daleko póki co. No, przeciwnicy są zauważalnie słabsi, bo to jest różnica 4 poziomów, 5? Wspomniałem do ostatniej walki. Hej, byłem. Bo tam wszystko było gdzieś koło 9-10. A tej raczej są bliżej 5. I Mech nie dostała bonusu do siły. Nie jestem ani trochę zdziwiony. Protagonistka jest na ten etap naprawdę silna, więc może w dużej mierze zabijać rzecz tak naprawdę. Tejforce? W jakim sensie Tejforce? Dobra, stąd nic nie zrobię. Upeta niech atakuje. A! Oczywiście. Masz rację. Nie do ciebie uwagi. Stąd nie sięgnę do tego maga, ale mogę sięgnąć do łucznika. Najłatwiejsza gra mojego życia. Zdążyć nie zdążę, ale strzelić mogę. Też to jest nie zaszkodzi. Zdawajmy się powoli do przodu. Tutaj kolejny wróg, który akurat Edelga zaatakuje. Nie będę jakoś bardzo narzekał. Udaliśmy naszego sojusznika. Jak dają nagrody za to, żeby nikt nie umiał, to czemu mam tego nie robić? Ja nawet nie chcę jej levelować, a ona i tak dostaje te poziomy. Magia. Przekonamy się, jak już go spotkamy. A kolejny atak w Edelgard. Edelgard ma niepokojąco mało HP teraz, jak o tym myślę. Może to czas, żeby ją podleczyć trochę? To zdecydowanie brzmi jak dobry plan. Chyba Crest wszedł, żeby wyleczyło więcej? Jak mi się wydaje, przynajmniej.
treningowo to bije. Batalia na czwartym. Zobaczmy co dalej. Stąd niewiele widzimy niestety. Okej, okay, czyli to dubluje. Mam dziwne wrażenie, że to co właśnie zrobiłem nie jest najbardziej bezpieczną rzeczą, którą mogłem zrobić, ale... Kto by się przejmował takimi debetkami? Na krytyk jest KS, ale krytyk przy leczeniu to już się psuje. A jako, że to ten mroczny makur trzywą mgłę, to właśnie zostaje ona zniesiona. Dostajemy w związku z tym kasenkę. Ewidentnie Lona to ma parę cierpkich słów do powiedzenia do Katrin. Ewidentnie też jest bardzo dobra sugestia, że kościół wcale nie jest taki super fajny i wobec, jak by nam chcieli to zasugerować wszyscy. Ale kiedy ostatnio widzieliście dobry kościół? No come on. Always lucky. Da się przejść całą kampanię fabularną samą protagonistką. Pewnie jakbym się bardzo uparł, to by się dało. Ale nie jestem uparty. Kaśka, nie kistiluj mi rzeczy. Tylko o tyle, proszę. Czemu jeszcze go zgawolo? Nie mam pojęcia? Wydaje mi się, że tutaj akurat go nie było. Musiałbym zerknąć na listę głosów, powiem szczerze. Jezu. Bernie, ty zaczynasz coś robić. Jestem z ciebie dumny, Bernie. Ten jeden, jedyny raz mogę być z ciebie dumny. No i teraz zbliżamy się już teraz bliżej Lonato. A Katrin siedzi daleko z tyłu, co jest nam bardzo na rękę. Nie ma kilkulowania na mojej dzielnicy. Kaśka, zostaw. Mam nadzieję, że wyraziłem się dostatecznie jasno. Ja bym się upadł, mógłby napad dużo przystankować protagonistką. Chodźmy przez samo to, że może większość tak unikać tak naprawdę. Będziemy po prostu podchodzić na Hama w dużej mierze. I tak musimy te oddziały przesunąć do przodu i tak, więc to nie jest jakaś super wielka różnica, czy to zrobimy teraz, czy to zrobimy później. Tak było, jak wszyscy będą przeżywać
te ataki, które będą w nich rzucane, to nie ma wielkiego problemu. A czasem nawet będą oddawać więcej niż dostają. Zwłaszcza, że korzystając z treningowych broni, w dużej mierze będziemy dublować naszych przeciwników? Dobra. No to co? Dobra. Strzelbie rąbkiem. I co, zaraz używanie się z drukarką, część kolejna? Czy to już raczej poziom magika? 2, 14, uuu, 14, masz. 14 jest już odrobinę niepokojąca. A zobaczymy w istocie, jak to będzie wyglądało. Ktoś się już obedni. Gambit, nie! Spudował! Nie możemy skipnąć procedurę. Kaśka, plec. Czemu to robisz? Nie prosiłem o to. Nie chciałem, żebyś to robiła. To on sam nic nie zrobi. Co jest tam, ne? I kiedy zabezłem, ja to chyba pisałem. Przynajmniej o tyle dobrze, że to tylko tyle, right? Ach. Kolejny oponent pobity. W takiej sytuacji ma wiernie dobrze scalowany, przejść, nie trafić. O Boże. Bernie, coś z tobą dzieje. Czemu ostatnio tak nie trafiałeś? To jest zawsze coś mnie zastanawia. Czemu oni nie trafiają wtedy, kiedy powinni? Uno momento. Nie wiem, czy to kwestia wyczulonego słuchu czy coś, ale tak mnie tam irytują te trzaski, które się pojawiają, że po prostu muszę coś w niej zrobić. Deklaracja z podatku. No w sumie to już ten moment. Na te wszystkie deklaracje i stracje. Poziom 7. Z tego co pamiętam, 5 to maksymalny poziom batalionu, więc... Ringhead będzie miał maksowany, Edelgard się nie może ruszyć. Bo tego nic też w koniec końców trochę obydwało, nic strasznego. Przyboczna straszna to jako taka sama się nie rusza. I całe szczęście. Oni biją za 7, jest relatywnie niewiele. Odpowiedź, że nic mi się nie stanie, jeżeli się tak ruszę jak kompletny idiota. I mam wrażenie, że skłamię, mówiąc to. 7, 7, no ja cokolwiek. Wszyscy niech się ruszają powoli. Jak naprawdę podejrzewam, że jakbym chciał, to mógłbym zostawić wykonanie tej walki AI i skończyłoby się na tym samym tak naprawdę. Ta odpowiedź dwa razy. Bo sobie na mapach generalnie się nie ruszają, dopóki nie zostaną sami sprowokowani w większości wypadków. Więc ten Lonato, który tutaj jest... Po prostu sobie postoi.
かり見失っちまったんだよ。せめて私の手で送ってやるよ。主の身元へね。はい、dobra. Głupie pytanie. Nie. Aż tak dobrze nie ma. Co ja to mogę zrobić? Co zrobić tego, ej? Zacznę tutaj. Ja? Berni nie ma zasięgu, niestety. Konstant sobie strzeli. Wydaje mi się, że Kaśka nie będzie chciała bić Lorda Lonato. Ale to zaraz się okaże. Kaśka będzie się bić z Lordem Lonato? Nie. Doskonale, czyli cała robota zostaje dla nas. Ty podejdź tu. Ty podejdź tu. Najbezpieczniejsza opcja, jaka istnieje, by the way. Zaspanować go magią, na którą on nie ma kompletnie odpowiedzi. Okej, czyli zwykli żołnierze mogą się pójść na to. Chciałem powiedzieć, że na szczęście na to nie zrobi nic złego, ale widzę, że się myliłem. Szanuję się do tego stopnia, że... zablokuję im przejście po prostu. I co mi teraz zrobisz? No na to, chłopcze. Przynajmniej Gambit! Nie krytuję. Pierwszy primo. Po drugie primo. Po trzecie primo. I po czwarte primo. Żegnaj, Lord Lonatos. Ale widzieliście, jak mnie krytnął skurwysyn? Znaczy nie mnie, tylko AI, ale wiecie, o co chodzi. Lonato Kyoto no inne. Konna katachi de ketchaku o miru to na. Minna, otsukare-san. Kakuji hei o matomete oite kure. Na każdego kiedyś przyjdzie czas. Jego najważniej przyszedł ode mnie wcześniej. Secret book. Większe dexterity o 2. Nice. Fajnie, będę potrzebował pochodni, więc... no dalej. Mogę potrzebować. To podanie będę potrzebował. Przyzwyczajcie się do tego widoku, że to protagonistka dostaje MVP. Naprawdę. To będzie częstsze niż chciałbym przyznać, że będzie. Kso! Nanno tameni konna? Naiteru hito datte anna ni itatte no ni! Tsumi naki tami ni inochi o tosaseru to. Kizoku ni fusawashiku nai otoko datta na. Pytanie, na ile to było wymuszone? Kyo koko made karitate ta mono wa... Hataして何だったのか。敵方に民兵がいたことで、みんな少し動揺しているようね。
Witamy na wojnie? E. Mina, kono genjitsu o chokushi dekiru to ii no da keredo. My jako najemnicy nie przejmujemy się takimi rzeczami jak milicja. Dakara, karera o tannaru giseisha no you ni atsukau no wa watashi wa machigatte iru to omou wa. Watashi tachi wa ai irenai seigi o motsu aite o haijo shite susunde iku shika nai no yo. Sono aite ga tatoe kami no youna sonzai de atta to shitemo. Ale że ty sugerujesz, że będziemy jakichś bogów bić? Na. Ara, kyoushi ga sonna koto o itte ii no? Odoroita wa ne. 私はきっとロナートと同じ己の正義のために民に命を懸けさせる皇帝になる。そうしなければ大事はなせないし、その民たちの死は無駄にはしない。おい、今回の事件は意外に根が深いかもな。アパベアダイ、ロナート教の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし、信憑性も疑わしいが。じゃあ、もしめざこびがしたんぱなび。不穏すぎる。帰ってレア様に報告だ。何事もなければ。ピーチンポーズを見せたび。え、ウィンクスチフィチェン。さあ、今、ウェジェン。よく無事に戻りました。これも、主のご加護の賜物。No w sumie to tak. Kago dake dewa nai no deshu. Anata wa watakushi ga kitai shita tori no itsuzai desu. Ale to wszystko moi uczniowie, przysięgam. Sou deshou ka. Ja pewnie nic nie zrobiłem. Nie skończę. Minpei to tatakau no o chuchou shita mono mo ita sou desu ne. Dziwisz się? Tanto iedo, hoka no shinto ni kigai o kuae kanenai tsumi bukaki mono ni wa batsu o kudasaneba narimasen. Kościół coraz mniej mi się podoba. 天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。さて、問題はカトリーヌから報告のあったロナート教のミッションの件だ。たくさん、やはりとセビラ。女神最短の儀に合わせて、bo trzeba wierzyć w boginię。不思議な計画が記されていた。実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には。Okej, okay, tutaj będziemy bić za ochroniarzy tak zwanych. Przynęgam ten przyjść teraz. Nie aż tak, bez przesady. Chyba. Może. Może. 騎士団にも限界態勢で臨ませるが、隅々目を光らせるには人手が不足している。バイシスとマルチンクス動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。私の身は案ずるに及びませんが、信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。以上だ。Unlucky, Marcinie, unlucky. Boss na 2% HP, co to jest? Hakuun no shou, seikai no setsu, megami saitan no gi.日を重ねるごとに日は強くなり、虫の音とともに夜は短くなる。女神がいるという正解の星が空に戻ると、人々はその祭誕を喜び祝う。ガルグマク大修道院では祭誕の儀が厳かに執り行われ、フォドラ全土の熱心なセイロス教徒は揃って大修道院に足を運ぶのだ。Proszę, jakby nie patrzeć, jesteśmy w klasztorze wiernych, więc wszelkie religijne obrządki można było się spodziewać, że będą, powiedzmy, godliwie wyznawane. Czy to dobrze, czy źle? Można się zastanawiać. To na pewno.
Dostaliśmy trochę kasy. Ej, bo sobie miałem mało kasy. Myślałem, że mam więcej. No co tam nawijecie? Czyli musimy podtrzymać się ludzi, którzy chcą zabić te... Hataste... Teki no nerai wa hontou ni daishikyou no ansats nano desu ka? Hube cały czas brzmi jakby wiedział, co się święci po tej drugiej stronie. Watashi mo sou omou. Watashi tachi ni mitsukete kure to iwan bakari no zusan na missho no kanri. Are ga ansats keikaku de mina no me o sorasu tame nara. W takim razie naszym celem będzie odkryć się, co jest ich prawdziwym celem. Każdy ma inne priorytety. テキの狙いとなりそうなものを探してはいかがですかな。無論敵と鉢合わせることも想定して戦いの準備も抜かることはできませんがね。顔を突き合わせて悪巧みか。あともくれて。たまよしにゃべ。おっと。名乗ったことはなかったな。私はシャミアだ。シャミアどのはセイロス騎士団の一員よ。それからこちらの少年が。ただ、ダブジョディンボヤがアブソルトニーにトレドゥエ。 シャミアさんの弟子のセリルです。うん。え、セリルシェン、これだし。弓とか剣とか稽古をつけてもらってます。僕もレア様を守りたくて。だからシャミアさんの弟子に。セリルはレア様が大好きだからな。ま、互いにやれるだけやろう。 No dobra, czyli generalnie naszym celem jest odkrycie, co dokładnie jest celem naszych wrogów. Moim celem natomiast jest zapisanie i skończenie na dzisiaj, bo jakoś tak... Nie jest to kwestia tego, że mam za ciepło tutaj, ale delikatnie mam wrażenie, że powoli przysypiam. Więc chyba pójdę po prostu odpocznę. Nie obiecuję, że te streamy będą, powiedzmy, jakoś tak, nie wiem, że regularnie, tak, że za każdym razem będzie tak jak teraz miałem, że tego czy tego dnia, tak. Postaram się, żeby jak najczęściej, ale po prostu raczej będę dawał znać, że tego dnia będzie stream, a jak nie dam znać, to znaczy, że niego nie będzie, tak, na tej zasadzie. Także dzięki za liczne przybycie i